Ricoh MPC305. Gdzie jest laser? Wewnątrz maszyny lasera nie ma, bo tutaj mamy tonery, sekcję bębnów i developingów, sekcję transferu, a potem już kasetę na papier. Lasery są ukryte pod tą obudową. Zdejmujecie bok, jedna śrubka, druga śrubka, zdejmujecie obudowę. Pod obudową kryją się lasery. Lasery, raz, dwa. Jeden laser jest dla Black i Cyan, drugi dla Magenta i dla Yellowa. Niestety, we wszystkich maszynach można to czyścić specjalnymi czyszczkami. Tutaj nie ma żadnych czyszczek. Trzeba wykręcić śrubkę. Tutaj i tutaj. To są takie duże śrubki, gdzie się wyrzuciłem. O, takie duże śruby były tutaj. Prawda? Rozpinacie wtyczkę i taki laser Wam wychodzi. Do tego lasera podłączona jest jeszcze tutaj taka wiązka. Ten już jest rozpięty. I dopiero teraz możecie wyczyścić sobie dokładnie lasery. No, tak to wygląda. Drugi laser jest odkręcony, rozpięty. Oswobodzamy kabel. Żeby rozpiąć wtyczkę, trzeba jeszcze zwolnić zabezpieczenie na wtyczce. Potem wyciągnąć kabelek. Teraz można czyścić lasery. Jak widać, nie były one najczystsze. To jest brudne. Czy brudne? To jest po prostu zapylone i to się po prostu zdarza. I raz na jakiś czas faktycznie trzeba te lasery wyczyścić. Żeby było ok. Taka mała uciążliwość, ale jak widzicie, warto się tym zająć. To są lasery, które czasem patają figle, nie wiadomo czemu. Pozdrawiam serdecznie.